Dobra, a co dzisiaj zjadłeś? Jak przygotowałeś się do Blockformu Nice? A mam szczerze, czy mam kłamać? Możesz przedstawić oficjalną wersję i nieoficjalną i potem wybierzemy. Oficjalna zjadłem pełnowartościowe śniadanie. A ta nieoficjalna? A ta nieoficjalna to był kawałek pizzy i pół pączka. A powiedz mi jeszcze o jakimś najbardziej absurdalnym jedzeniu, które miałeś przyjemność gościć w swoim podniebieniu. Jesteś tego pewna? Takie najbardziej absurdalne, że tak. Nauczycielka się śmiała, bo tego dnia akurat to było jeszcze w podstawówce, gdy strasznie tyłem, teraz 20 kg schudłem, więc moja dieta chyba działa. Zjadłem na obiad pół kilo kurczaka, bez niczego. To było pół kilo żadnych ziemniaków, nic, jest po prostu pół kurczaka. Nasze głodne robię, no. Ale żyłeś później, normalnie. Przez najbliższe 3 godziny nie, później tak. Czy masz jakiś system żywienia, który wzmaga w tobie kreatywność, pomaga ci tworzyć vlogi? Masz nowe pomysły dzięki temu jedzeniu? To kawa, ale kawy się nie je. Kawę się chyba pije, ale to w sumie tylko kawa, woda. Na tym żyję. Wcześniej kole piję faktycznie. To z niej zrezygnowałem i zaczęła wagę spadać. Znaczy nie dlatego, że pewnie palimy papierosy, nie? Boy, that escalated quickly. Mówisz, że schudłeś 20 kilo. Stosowałeś jakąś dietę? Dieta polegała na tym, że przestaliśmy praktycznie w domu smażyć. Zaczęliśmy dużo gotować, potem od razu z coli na wodę się przerzuciłem, fakt gazowaną, ale wodę, no i tyle. To dwie rzeczy takie podstawowe, które zmieniłem i to zaczęło samo schodzić, nie wiem jak, ale spoko. A gotujesz sam? Tak. Co najbardziej lubisz pichcić? Pichcić jajecznicę. Na bekonie? Nie. Na szynce. Z kiełkami. I z pomocą ryżową, tak? Co to jest? Oblane. To jest taka hasz, to takie kiełki. Co myślisz o fast foodach? Wiecie, vlogera, internetowego twórcę treści. Zjadłem kebaba. Serio? Miałem rozkminę, co będę dzisiaj jadł. Okazuje się, że już wiem, co będę jadł. Dzięki. Kebaba. Co do gara, zawsze spoko. Co sądzisz o kebabie? Nie, no zjadłbym. Co jeść, aby zacząć vlogować? Coś, co sprawi, że będziemy mieć kreatywny mózg. Boże, jaka głupia wypowiedź. Nie, bardzo fajnie, ale kontynuuj. Coś, co lubimy. Coś, co żeby samemu sobie sprawiać przyjemność tym, bo wtedy, jeżeli my czujemy przyjemność, jeżeli jemy jakieś jedzenie, które no na szybko i tak dalej, jeżeli my sobie będziemy sprawiać przyjemność, to nasz mózg będzie się czuł mega zrelaksowany i myślę, że to jest dobry pomysł. Okej, to bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Smacznego. Smacznego.